Moja najzabawniejsza historia z planu to oczywiście plan kuchni czynnej całą dobę z moją córką, która pewnego razu postanowiła jak kurka wysiedzieć jajko. Przytulam się do mojego ukochanego. Byłabym Barackiem Obamą. Pomyślałam, że super byłoby mieć program na TVN Style. Kuchnia czynna całą dobę i prowadziłam ten program z moją maleńką wtedy córeczką. Myślę, że to był cudowny czas, który mogłam spędzać ze swoim dzieckiem. Mogłam pracować, mogłam robić to, co naprawdę kocham. No i mogłam poznawać, że tak powiem, jak wygląda praca na planie programu kulinarnego. Po pierwsze zabawna, po drugie nietypowa, po trzecie zawsze coś dziwnego się działo. Jak to z dziećmi bywa, nie można tak naprawdę niczego zaplanować. To oczywiście plan kuchni czynnej całą dobę z moją córką, która pewnego razu postanowiła jak kurka wysiedzieć jajko. Więc wzięła jajko no i zaczęła na nim po prostu siedzieć, żeby je wygrzać. Wszyscy się śmiali. Mój ulubiony przepis to badany w stylu afrykańskim, które kroi się na pasterki, do tego dodaje się w zasadzie cukier, no i na patelni z masłem podsmaża. Przepyszne, polecam, można polać dodatkowo jeszcze czekoladę. Myślę, że na pewno coś fajnego puszczą w telewizji. To mój pomysł i od początku tak naprawdę bardzo, bardzo chciałam ten program prowadzić i wychodziłam w końcu ten program, a teraz mam nadzieję, że widzowie będą podziwiać nietypową i przepiękną architekturę w Polsce. Wyjątkowy dom to dom życia, dom spełnienia marzeń, dom, w którym odpoczywam, dom, w którym są przepiękne meble, wysokiej jakości materiały wykończeniowe, dom, który ma cudowny widok, dobrą zieleń dookoła i dobrą energię. Zdrowie, miłość i praca. Wyzwanie, przygoda, coś intrygującego, spełnienie marzeń. Przytulam się do mojego ukochanego. Nikim, bo mam najfajniejszy program na TVN Style. Ich wrażliwość i empatia. Żaden dzień nie jest podobny do wcześniejszego. Byłabym Barackiem Obamą.